Cześć, witajcie bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Dworce PKS. Dzisiaj jesteśmy na dworcu PKS Kresny Staw. Na początku pójdziemy do budynku dworca. Tutaj mamy stanowiska, tam mamy z drugiej strony Lidla. Dworzec został parę lat temu przeniesiony stamtąd. Mogę wam pokazać na końcu odcinka, jak nie zapomnę. No i wchodzimy do budynku, napis dworzec. Mamy tutaj sklep rolniczo-techniczny. I wchodzimy, tutaj mamy też taką poczekalnię, o, dla wózków niewolnickich. Mamy meble Bodzio, sklep. Widok na dworzec. No i ten sklep rolniczy właśnie. O, tutaj rozkłady jazdy aktualne. Proszę bardzo. To jest właśnie ten sklep rolniczy. Takie ławeczki. Taki fajny budynek dworca. Jak mówiłem, przeniesiony. Gdzieś nawet w budynku nie było, były same stanowiska. No i dobra. Otwieramy drzwi. Już wyszliśmy z budynku. Mamy tutaj różne stanowiska. Właśnie to jest stanowisko numer 7. 8, jak widać, samochody też sobie robią stanowiska. Tutaj busy jeżdżą. Nie jeżdżą tu autokary, zdaje mi się. Ale dworzec ciekawy. Właśnie rozkłady jazdy. Pójdziemy jeszcze tam. Tam jest więcej ludzi, ale już pójdziemy. O, tam jest taki targowisko. I toaleta płatna. 2 złote. Jeszcze nagram stąd. Tak, toaleta płatna. No i tam są drzwi do toalety, ale toaleta nie jest najciekawszym miejscem na tym dworcu. Więc teraz jeszcze, o, tutaj taki neonik, więc ja teraz pójdziemy sobie już tam. Czekaj, czy jakaś czy jakiegoś busa znajdziemy. Właśnie widzicie, tam jest Lidl. O, tutaj też przyjeżdżają ciężarówki, z tego co widzę. No i tutaj stanowiska busowe. Tak. Dużo ludzi, bo stąd najwięcej busów odjeżdża. Nie będę ich za bardzo kręcić. Może nakręcę coś tam. Takie ławeczki. Jak mówię, tutaj są ludzie, więc no nie wiem, czy by czy tak ładnie nakrywać ludzi. Chyba nie. Tutaj jest napis www.krasnystawdworzec.pl. Oj, spadłem. Tutaj jest jeszcze postój taksi, więc fajnie, więc no nie ma co więcej opowiadać o tym dworcu. Tak sobie tutaj dam. Więc o, reklama taxi van, więc to by było na tyle z tego odcinka i cześć. A i w ogóle zapomniałem wam pokazać, gdzie kiedyś znajdował się dworzec PKS w Kresnym Stawie. Więc znajdował się właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoi Lidl, Neonet i Rossmann. Teraz przełożyli go tam. Więc to by było na tyle z tego odcinka i cześć!